Check it. Siemaneczko, witajcie ziomeczki w kolejnym Minecrafcie na modach. Zapewne spytacie, co to znów za odcineczek? Hodowla zwierzęcia, jakoś tak to się będzie nazywało. Ciekawe co tym razem Rezi wymyślił. Wydaje mi się, że nawet kreatywny pomysł. Zapewne pamiętać to miejsce, nie? Jeden z pierwszych odcinków. Ale cóż to za dziura? To będzie ta hodowla. Ziomeczki moje, zapewne macie znów teraz rozkminę. Na czym ona będzie polegała? Będzie polegała na tym, że raz, dwa, trzy, tutaj zrobimy platformę dirty. Po czym wstawimy tutaj trawę z tego miejsca, żeby się fajnie rozrosła, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I będzie to forma takich okręgów dwóch, czyli będą dwa poziomy. Podzielimy na kilka rodzajów zwierząt, mam nadzieję. Z pewnością krówki, z pewnością świnki, z pewnością takie zwierzątka jak jeszcze co tam było, krówki, świnki, kurczaki, no i coś tam jeszcze potem możemy w trakcie ciekawego znaleźć. Piszcie w komentarzach, co mogę ciekawego jeszcze oswoić, mieć swoje, konie były, konie. Poza końmi też jeszcze tam dać jakieś przykłady ciekawe. Musimy zrobić jakąś podłoże, musimy tu też zrobić właśnie z tego dirtu. Ściany sobie zrobimy ładnie z jakiegoś drewna. I wydaje mi się, że poza jeszcze ładnym oszkleniem tego, tej drugiej części, która będzie lekko wystawała z tych właśnie, tak, opaska. Ona jest fajna, poczekajcie, to nam pokażę. Zapomniałem o to pokazać. Rezygiusz. Nie będę robił reklamy, tylko ma to opaska, ale jest bardzo fajna. W każdym razie, tak jak mówiłem, te poziomy będą wystawały troszeczkę z tych właśnie skał, które tworzą taki dosyć nawet kąt prosty, mniej więcej. I tu będą takie właśnie wystawały te półokręgi w tamtym miejscu. I będzie to dosyć ciekawe wyglądało, mam nadzieję. Więc zobaczymy jeszcze w trakcie, jak to wyjdzie w praniu. A teraz właśnie wystarczy, po prostu zrobić miejsce na te wszystkie rzeczy. Wydaje mi się, że będę mógł zrobić tutaj cięcie, żeby to nie było za nudny odcinek. Nie chcę, żeby był za długi, a nie chcę też, żeby cały odcinek to było właśnie kopanie kobla, czy też czegokolwiek innego. Więc ja wykopię i postawię co muszę. I widzimy się za chwilkę. Okej, jak widzicie właśnie tak to wygląda w tym momencie. Postawiłem tutaj wszędzie dirt, żeby... Aha, jeszcze trawa się musi dostać, o czym zapomniałem. Musimy tu jeszcze właśnie tę trawę wstawić i to będzie wszystko, jeśli chodzi o zarost tej trawy. Nie będziemy się już musieli tym martwić, potem to prędzej czy później właśnie zarośnie. Tak wygląda właśnie ten pierwszy poziom. Tutaj brakuje mi jeszcze troszeczkę tego dirtu, żeby stworzyć ten kolejny, który zaraz też zakleję. Potem postawimy szybciutko fajne drewniane ściany. Sufit myślę, że na razie nie będę zmieniał, ponieważ wydaje mi się, że możliwe, że się zmieni. Czyli będzie kilka poziomów tych hodowli zwierząt, a tego jeszcze nie wiem, więc naprawdę tego jeszcze nie robimy. Sufit zostanie taki, jak jest. Wejście będzie gdzieś tu z boku, które teraz możemy ładnie jakoś zrobić. Zresztą nad nim jeszcze nie myślałem, więc trzeba byłoby teraz coś ciekawego wymyślić. A z racji, że lubię improwizować, mogę to zrobić teraz. Niech patrzę. Takie nie za dobre, bo to jest istotne, chociaż nie, to tylko będą zwierzęta. To musi być dobre wejście. I dosyć takie właśnie ogarnięte, co najmniej na dwie klatki szerokości. Okej, tutaj, żeby nie było, że stoi w powietrzu. Tutaj i tutaj. Tu jeszcze ładnie oddalimy, żeby się ten dirt w nasze pole nie wpieprzał. Przy okazji dostaniemy troszeczkę dirtu, który możemy zakleić nasz drugi poziom, a raczej wstawić tam podłogę, którą będzie ten oto dirt. Tu jeszcze ładnie takie wiecie, takie coś, nie wiem jak to nazwać, no taki placyk, myślę, że adekwatny. Poza tym, że musimy właśnie tę trawę wprowadzić, najłatwiej byłoby to wprowadzić tutaj tędy. Niech to ma możliwość taką, ok. Tak samo mogłoby to się jeszcze wprowadzać gdzieś tutaj. Tu będzie naj... O, tutaj spod tego, poczekajcie. Skoro tam jest trawa, to w ten sposób, jak najbardziej. Niech ona sobie też tak rośnie. Dokleimy, jeszcze nie starczy tych wszystkich klocków, ale wydaje mi się, że
Jak szybko zaraz skoczę, to spokojnie już na pewno wystarczy, gdy przyniosę. Zrobimy ściany i biegniemy zbierać, szukać zwierzątek do hodowli. Właśnie tak. Już biegniemy, przespałem noc, szybciej, tylko żeby się nie trudzić tej ciemności. Wyłączmy jeszcze wszystkie właśnie waypointy. O to mi właśnie chodziło. I możemy z... O nie! God damn it! Jak to? Kurdełkę! No już po mnie idzie. No chodź tu. Grubasie. Może tu wpadniesz i utkniesz. Co wątpię. Nie utkłeś! Może tutaj utkniesz. Chodź to! No chodź! Ha! Głupi. No, drugi mi się zrespił, no nie wierzę. Naprawdę? Czemu mi się drugi zrespił, gdy pierwszego wyciągam? To jest nieuczciwe! Na szczęście one nie niszczą terenu, więc... Spokojnie! Mogę wejść do góry. Au! Ten duży okrzyk jest najgorszy, bo mają naprawdę wtedy ogromny zasięg uderzenia. No weź mnie, zostaw! No co ja ci zrobiłem, ziom? Jeszcze swoich przytupasów tutaj z respi. No kolejnych. Chodź do kolegi, chodź. Ha! Burn it down! No co za oni, jakie są uparte. Okej, uciekamy. Szybko! Szybko, Rezi! Szybko! Daliśmy radę. Jej! Achievement got! Troszkę ciemno jest u mnie, ale wydaje mi się, że przeżyjecie. Nie jest aż tak źle. Bywało gorzej. Był taki odcinek ze Skyrima, gdzie w ogóle nie było widać, ponieważ zapomniałem o lampce. Tak mi się świetnie grało, po czym gdy edytowałem filmik, zauważyłem, chyba debie nie widać. Taka czerń była po prostu przez cały filmik. Normalnie czarna plama, nic więcej, nie było nic widać. Okej, wszystko tutaj sobie zakleimy. I gdy już będzie na pierwszym poziomie trawa, to myślę, że będziemy mogli spokojnie przeżyć do kolejnego poziomu. Teraz zajmę się rozwalaniem tych brzydkich ścian i postawianiem, Jezu, ścian, mówiłem o tych, o podłogach. Rozwalanie brzydkich ścian, a potem postawienie ładnych, drewnianych. Właśnie tak. Patrzę na drugi monitor, ponieważ cały czas mnie... Spójrzcie, jak mam teraz. W oknie, ponieważ to jest przyzwyczajenie moje. Ale tutaj właśnie wszystko tak, jak widzicie. Tutaj w tle jest czat z Twitcha, który zaraz będzie zresztą, bo na za pół godziny mam livestreama. Tu mi się nagrywa właśnie teraz ścieżka dźwiękowa. No to nieważne, ale mam drugi monitor, o którym mówiłem. Jest wszystko okej. Grajmy wreszcie, Glezi, bo kurczę, szkudę czesu. Przecież stream tam zaraz będzie, a tu jeszcze takie głupoty robię. Chociaż wiecie, co zrobimy? Dzisiaj zajmiemy się tylko tą budową tego właśnie pomieszczenia na zwierzątka, a w kolejnym odcinku zajmiemy się hodowlą. I w tym momencie ja pod tym filmikiem w komentarze będę wiedział, co chcecie, żebym wyhodował, czyli jakie rodzaje zwierzątek mamy się wybrać po prostu w podróż, by je znaleźć. Przygotuję się też z tym, co te zwierzątka potrzebują, żeby je przygarnąć. Więc wszystko mi napiszcie w komentarzu, jakie zwierzątko polecacie i jakie też zresztą da się też oswoić, bo nie chcę oswajać zwierząt, które rzeczywiście się nie da oswajać, bo byłoby to bez sensu. Więc mówcie o zwierzątkach, które da się oswoić. A ja z pewnością postaram się znaleźć odpowiednie dla nich rzeczy, żeby je znaleźć. I wydaje mi się, że w kolejnym odcinku szukalibyśmy tych zwierzątek dochodowi. To był fajny pomysł, ponieważ właśnie nie będę się w tym momencie spieszył i straszył tym, że mam za chwilę livestreama. Dobra, zajmujemy się ścianami. Jak je dokładnie widziałem? Sam jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że ciemne drewno, czyli takie bardziej charakterystyczne, możemy stawić w miejscach takich bardziej właśnie istotnych, czyli takie właśnie te zakończenia w tym miejscu. Tu w tym momencie będzie, ponieważ tu jest to wejście. Tam będzie, tylko teraz nie wiem, jak to wygląda, jak to wyglądać powinno. Skoro tu jest to... Aha, czyli zapomniałem zapisać jednego.
Aha, tak, tak. Czy ja to dobrze robię? I think so, but I don't know. Tak, dobrze to robię. Jest okej. A wreszcie miejsc. Możemy zwykłe drewno postawić. Wydaje mi się, że nie będę się tutaj właśnie jakoś tym afiszował. Normalnie stawiamy drewienko i będzie po sprawie. Najprostsza sprawa, najprostsza, tak, dokładnie. Nie chcę takiego drewna, a takie też jest ładne. Nie byłoby brzydkie. Rezi, rezi, nie przemyślałeś tego. Nie pomyślałeś o ładnym, białym drewnie z brzuski, które kocha Florian. Eskacz, tak zwany. Wiem, on to równie dobrze mógłbym wypełnić drabinkami, których nie mam i wydaje mi się, że to już jest tylko kwestia naprawdę pikusia, więc jeśli mi się przypomni to w kolejnym odcinku, to zrobię. Nie! Nie chcę białego drewna! Za pół godziny mam streama. Z Minecrafta na modach. Będziemy robić takie głupoty właśnie, bo na streamach mam zamiar już robić takie rzeczy jak, nie wiem, zbieranie na przykład drewna, bo już mi zabrakło. To są ostatnie moje zapasy drewna, te kilka staków. Więc to jest dosyć istotne, a potrzebuję takich rzeczy. Wejście do góry jeszcze musimy skołać, ponieważ nie... auć. Ponieważ po to się to nie dostaniemy, zauważcie, bo na razie się nie da tam dostać. Musimy to poprawić. A to będzie gdzieś od środka wejście. I tu też musimy dokonać modyfikacji tych ścian, żeby ładnie wyglądały. Ściany możemy jeszcze zmienić, ponieważ ściany już tu nie będą, nie będę wkraczał w te ściany, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o sufit, to już niekoniecznie, ponieważ on się może zmienić zaś na to, że będzie więcej poziomów. Choć nie wiem, naprawdę tego nie wiem, więc to wszystko musimy zostawić pod znakiem zapytania najlepiej, bo będzie to... Nie będziemy wtedy tracili roboty, nad którym, nie wiem, spędzimy nad tym sufitem jakieś tam 20 minut czy tam pół godziny budowania. Tak w ten sposób możemy zostawić na chwilę takie brudne i brzydkie w takiej wersji roboczej. Mam nadzieję, że się nie obrazicie z tej racji, ale no, lajcik, lajcik. Więc wydaje mi się, że na spokojnie ziomeczki moje. Zrobimy sobie na razie tylko ten element naszego ładnego, ładnej hodowli. Otóż to, w ten sposób. Teraz możemy to już wypełnić drewnem, by to też jakoś fajnie właśnie wyglądało. Szkoda, że ten sufit nie mogę jednak, znaczy mógłbym oczywiście, ale naprawdę szkoda roboty. Co tu się stało? 2, 2, 1, 2, 2. Aha, okej, okay, nie ogarnąłem. Przez położenie dirtu. Czy mam jeszcze drewno? O, mam. Ale farb, ostatni stack. Ostatni? Nie, jeszcze jest jeden, okej. To nic się nie stało, jest wszystko pod kontrolą. Poza trollami i zombikami, na szczęście w dzisiejszym odcinku nic złego się nie stało. Tak jak mówiłem, na live streamie nie będę robił nic specjalnego, żebyście się nie obrazili, że przypadkiem robię coś na live streamie, czego miałem nie robić, czy coś. To potem nie będą to ważne rzeczy. Tu musimy, takie bardziej pogaduszki, na tych streamach chodzi o to, żeby z nami pogadać, jakoś zapfanie się zabawić, pośmiać się i tak dalej. Niż żeby właśnie ostro napizgać w Minecrafta setny, tysięczny level, zabić smoka i wiecie, i przejść całą grę. To nie o to chodzi. Jak dla mnie. Okej, wydaje mi się, że dół jest ogarnięty. Tam zapomniałem o tym. Tak właśnie myślałem, że w tym miejscu też tego nie zrobiłem. Jakoś zapomniałem, jakoś tak się zagalopowałem. Dobrze, ziomeczki. A więc hodowlę na dzień dzisiejszy mamy gotową. Tak to wygląda. Nie jest to brzydkie, jeszcze to ładniej uozdobimy. A to dopiero potem. To wszystko w tym odcinku. Resztę dokończymy na kolejnym odcinku. A zarazem właśnie też zbieranie i szukanie tych zwierzątek. Tego na streamie mam nadzieję, że nie pokażę, że tego nie zauważą. Więc nie obrażajcie się, że wiecie, że ktoś tam już coś zobaczy wcześniej. Mam nadzieję, że tego nie zrobię, ponieważ to jest niefajne zresztą. Takie spoilerowanie. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!